I przechodzimy do kolejnego punktu obrad, punktu ósmego. Uwagi do zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie uwag do zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Wnosi się o przyjęcie do projektu zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa uwagi, która stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Z prośbą o odniesienie uwagi do studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa zwróciła się grupa mieszkańców i załącznik, czytam załącznik do uchwały, wnosi się o uwzględnienie w projekcie zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa uwagi dotyczącej jednostki urbanistycznej nr 41. Na prośbę grupy mieszkańców Rada Dzielnicy 6 Dolnicy wnioskuje o uwzględnienie uwagi dotyczącej przeznaczenia pod zabudowę jednorodzinną działek położonych między ulicami Zakrucze, Łukoszki od strony północnej od budynku lasu oraz jeziorki. Na załączniku graficznym do uchwały potrzebne oznaczono, oznaczony został kolorem czerwonym, na załączniku oznaczony ten obszar. Opinia komisji, to znaczy to będzie tak, że jak Państwo pamiętacie, może szybko wyjaśnienia, że w okresie ferii zarząd był upoważniony do podejmowania uchwał. Był to okres czasu, w którym Państwo radni mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji uwag do studium, do zmiany studium. No, był to czas prawie prawie trzech tygodni. Nie mówię to jako może taki, nie wiem, wytyk czy przytyk, tak? Ale faktycznie nie wpłynęła ani jedna uwaga od żadnego z Państwa radnych. No i mogła nie wpłynąć, bo jeśli Państwo nie mieliście sygnału od mieszkańców, no to trudno samemu tworzyć pewne uwagi. Natomiast zarząd podjął trud, wysiłek przeanalizowania tego studium pod względem uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego, a ich już jest kilka, chociażby dwa odcinki Parku Mynówka Królewska, dwa plany zagospodarowania przestrzennego Bronowice Małe Tetmajera i Bronowice Rondo Ofiar Katynia. I muszę powiedzieć, że znaleźliśmy kilka poważnych błędów czy niespójności z uchwalonym planem. Oczywiście studium jest jakby no nadrzędne i mogłoby się okazać, że gdybyśmy tego nie wyłapali, to przy ulicy Katowickiej Groszkowej powstałyby 11-piętrowe bloki, bo tak w tym nowym studium zaprojektowano. Czyli to jest po prostu no coś niebywałego, tak? Ale dzięki tej dogłębnej analizie udało nam się wychwycić tych kilka rzeczy. Oczywiście wprowadziliśmy tam też kilka uwag, które mieszkańcy zgłaszali w trakcie projektowania tych planów, powiedzmy, czy we wcześniejszym okresie ci, którzy dotarli. No nie wszyscy dotarli, okazało się. Tydzień temu pojawiła się grupa mieszkańców, która jakby no, obudziła się dopiero, gdzieś tam usłyszeli, że jest studium już procedowane i dowiedzieli się też w Biurze Planowania Przestrzennego, że dzielnica może złożyć taką uwagę, jeśli złoży to Biuro Planowania Przestrzennego, będzie tą uwagę rozpatrywać zgodnie z przepisami. No i zarząd postanowił przygotować ten projekt uchwały, który Państwu dzisiaj prezentujemy i poddamy za chwilę pod głosowanie. Opinia Komisji Zagospodarowania Przestrzennego była pozytywna, tak? Tak. Otwieram dyskusję, jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, bardzo proszę, bardzo proszę. Proszę Państwa, więc rzeczywiście, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, mieszkańcy bardzo wcześnie odstąpili od udziału w formalnym procesie sporządzania planu, ponieważ po etapie wniesienia wniosków nie uczestniczyli ani w etapie złożenia uwag, ani nie uczestniczyli w dyskusji publicznej. Plan obowiązuje od 24 sierpnia zeszłego roku. To jest jakby tytułem komentarza
Natomiast rzeczywiście jest tak, że forma, którą taka pozaprawna, taka ekstraordynaryjna, jaką przyjął zespół sporządzający zmiany studium Biuro Planowania Przestrzennego i pani wiceprezydent, wymaga, aby wnioski, postulaty Rady Dzielnicy były wnoszone tylko i wyłącznie w formie uchwał Rady Dzielnicy, nie w formie nawet jednostkowych, pojedynczych wystąpień radnych. Więc ujęcie tego tematu w projekt uchwały było jak najbardziej zasadne. Natomiast ja przygotowałem wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, który wynika z dyskusji, którą wczoraj przeprowadziliśmy na odpowiedniej komisji. On w odpowiednich miejscach, zarówno w treści projektu uchwały, jak i w załączniku, zmienia słowo uwzględnienie na rozpatrzenie. Chodzi o to, aby wektor naszej uchwały nie był ani pozytywny, ani negatywny, tylko po prostu, że poddajemy pod rozwagę uwagi zgłoszone pod mieszkańców, nie zajmujemy stanowiska i prosimy o zajęcie stanowiska przez zespół sporządzający dokument zmiany studium. Niniejszy wniosek w tej chwili przekazuję, bardzo proszę. W ten sposób odczytałem duch dyskusji na wczorajszej komisji, że nie zajmujemy tego stanowiska wobec tych postulatów mieszkańców, tylko prosimy o rozważenie urbanistów. No, jest to ciekawa propozycja. Wydaje mi się, tak, uwzględnienie, rozpatrzenie, uwzględnienie to takie, jakbyśmy no, tutaj popierali. Popierali, tak, popierali zdecydowanie uwzględnienie. Dobrze, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Ja, jeśli może, bym chciał tylko zauważyć, że nie bez powodu planiści przeznaczyli czy przeznaczyli te nieruchomości na wolną zabudowę. To jest kanał przewietrzający miasta i pytanie, czy dla dobra kilku rodzin mamy pogarszać warunki bytowe miliona osób w Krakowie. Ja uważam, że w żaden sposób nie powinniśmy poprzeć tego wniosku, dlatego przyjeżdżam się do poprawki pana Kuriniego, bo z tą poprawką my nie popieramy tego wniosku, tylko przekazujemy, a to wydaje mi się bardzo ważne w przypadku tej uwagi. Myślę, co? Tak, bardzo. Odnosząc się do tego, co pan powiedział, to trudno mówić o przewieczaniu. Spółdzielnia Grodzka buduje osiedle i ciągnie dalej w górę z budynkami cztero i więcej, sześciopiętrowymi nawet. I to grozi przewieczaniu, a dostali pozwolenie. Natomiast tu mieszkańcom chodzi wyłącznie o domy jednorodzinne, które przewieczaniu nie da. Ale to pozwolenie chyba weszło w życie, czy uprawomocniło się przed wejściem w życie. No tak, ale się buduje. Znaczy, przepraszam, tak, ale to wcale nie dowód, że musimy zabetonować całe miasto, bo spółdzielnia jest tak, że ponadto to jest zupełnie inna, wydaje mi się, inny przypadek. Mówimy tutaj o wzniesieniu, o szczycie tak naprawdę, czyli o takim wzniesieniu przed miastem. Z drugiej strony mieszkańcy tutaj, mogę jeszcze? Z drugiej na wstępie dzisiejszej sesji mieszkańcy nam zarzucili, że nie uwzględniamy mieszkańców. Interesy jakieś. Nie uwzględniamy interesy mieszkańców. Nie, no to uwzględniajmy, przekazujmy, ale miejmy swoją opinię. Albo nawet nie wydawajmy swojej opinii na ten temat. To właśnie my nie wydaliśmy. To komisja. Dobrze, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tym razie? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i obrady na tym punktem porządku obrad. Przystępujemy najpierw do głosowania poprawki do projektu uchwały zgłoszonej przez pana Łukasza Kliniego. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem poprawki do projektu uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza przyczynę. Proszę jeszcze o odczytanie takiej poprawki, bo... Znaczy, tak, to w każdym razie jeszcze proszę się trzymać. Zliczenie głosu. Uwagi do zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego. Tak. Skreśla się paragraf pierwszy, czyli skreśla się to, co było. W jego miejsce dodaje się zdanie.
wnosi się o rozpatrzenie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Kropka. Uwagi zawarte są w załączniku. A i w treści załącznika do projektu uchwały zmienia się zdaniu numer 1. Zdaniu numer 1 słowo uwzględnienie na rozpatrzenie. W zdaniu drugim numer, czyli w zdaniu drugim numer 2, tak, zmienia się słowo uwzględnienie na rozpatrzenie, czyli w tym załączniku. Natomiast tutaj, no pan Łukasz przepisał, mógł napisać, tylko zmienia się, tak mi się wydaje, już zaraz. Nie, tam w treści projektu uchwały nie mówię. Już powiem, wnosi o przyjęcie do projektu, uwagi, to jest... No, a o przyjęcie, że tu można było wyczerpić słowo przyjęcie i wpisać z niego, tak myślę zaraz. Że duch tej poprawki jest taki, że przynosimy uwagę, a nie prosimy o uwzględnienie. Nie, no dobrze, no jestem, mamy... Tak. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za wprowadzeniem tej poprawki do projektu uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana proszę o przyczynienie. Nie, 12. 13. 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4 wniosek. Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, że poprawka do projektu uchwały została przyjęta. Przystępujemy do głosowania uchwały wraz z przyjętą poprawką. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Na podstawie wyniku głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.